Moim Państwa gościem jest starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie starosto, wraca temat wycinki drzew wzdłuż rewitalizowanej linii kolejowej Cieszyn-Goleszów. Aktywiści ekologiczni walczą i mają żal do starosty, że starosta nic nie robi w tym temacie, że ich nie wspiera, o czym może świadczyć chociażby ostatni protest, wywieszony baner naprzeciwko starostwa z hasłem „Miałeś wybór, wydałeś na nas wyrok”. Otrzymał pan też symboliczne nekrologi. Jakby pan się do tego ustosunkował? Czego żądają od pana, od starosty, aktywiści ekologiczni? Przede wszystkim, pani redaktor, poruszyła pani bardzo wiele tematów w tym jednym pytaniu. Bo to nawiązanie do tego ostatniego protestu. Zacznijmy od tego, powiem bardzo nieładnie. Powiedziała pani aktywiści ekologiczni. Z tym, że aktywiści się zgadzam, że ekologiczni czy ekolodzy nie. Dlatego, że gdyby to byli prawdziwi ekolodzy, to zainteresowałoby ich to, co mówiłem w trakcie różnych spotkań o wycince drzew przy drogach wojewódzkich na naszym terenie, o wycince sporego kawałku lasu, który też im przedstawiałem, czy wreszcie o informacji, która dotarła, że w jednym z sąsiednich powiatów ma pójść pod topór, pod nóż 40 hektarów lasu. Prosiłem, żeby sprawdzili też taką informację. A tych państwa nie interesuje nic poza drzewami przy torach. Więc zgadzam się, że aktywiści, nie do końca zgodzę się tutaj z panią, przynajmniej takie jest moje zdanie, że ekolodzy. Jeżeli chodzi o te drzewa przy torach, to pozwolę sobie trochę przypomnieć historię. Bo cały czas podkreślają, że do wycięcia jest 1234 drzewa. Ładna cyfra, ładnie zapamiętać, 1, 2, 3, 4. Ale przypomnę, że 2 lata temu, kiedy pas do wycinki był 15 metrów z każdej strony torów, podjęliśmy działania, żeby to zmniejszyć do 6. Na wniosek oczywiście ekologów, aktywistów. I te działania się powiodły. Prawo zmieniło się na tyle, że jest w tej chwili pas 6-metrowy. Proszę pozwolić na pewne wyliczenie. 6 metrów po każdej stronie torów to jest razem 12 metrów. 1200 drzew na 12 metrów to jest średnio 100 drzew na 1 metr tego pasa przy torach. Zgodzi się pani ze mną? Zgodzę się z panem. Przedtem było 2 razy 15, czyli 30. Gdybyśmy zastosowali ten wylicznik, to przed naszym działaniem pod topór poszłoby 3000 drzew, a przez te działania udało się uratować 1800. Więc dlaczego nikt nie mówi o tym, że udało się uratować 1800 drzew, tylko każdy mówi o 1000 drzew, które niestety zgodnie z obecnymi przepisami pójdą do wycinki i tutaj niestety wbrew temu, co ci państwo twierdzą, ja nie mam możliwości, bo prawo mówi jasno, że do 6 metrów starosta wydaje decyzję, nie badając stanu drzew. Dopiero powyżej tych 6 metrów możemy badać. No jest też taka możliwość, żeby uratować przynajmniej niektóre drzewa i tutaj kłania się procedura wniosku o odstępstwo. My już też o tym wielokrotnie mówiliśmy. Może pan wytłumaczy, na czym polega ta procedura? Oczywiście, chętnie wytłumaczę, ale wróćmy znowu do tych spotkań. Państwo aktywiści na tych spotkaniach mieli podane jak na tacy właśnie procedury, które trzeba zastosować, żeby takie odstępstwo uzyskać. Więc osoba zainteresowana, będąca stroną, musi się zwrócić do PKP o zastosowanie odpowiedniej procedury. O ile dobrze pamiętam, to się nazywa SMS PR04. I mówi o warunkach, kiedy kolej może dać odstępstwo. Generalnie trzeba przejąć odpowiedzialność za te drzewa. I jeżeli pani redaktor przypomni sobie nasze spotkanie wyjazdowe, to był tam podany przykład pana, który dokładnie o takie odstępstwo wystąpił i uzyskał. Natomiast żadna z tych osób, mimo tego, żeśmy wskazywali te procedury czy te metody, żadna z tych osób do dzisiaj o takie odstępstwa nie wystąpiła. Co więcej, mam tutaj personalnie do jednej osoby, do pana Brzeżyckiego, zastrzeżenia, ponieważ powiedział w trakcie rozmów, że kilkunastu starostów w Polsce skorzystało z tej procedury, a kiedy prosiłem, żeby wskazał mi nazwisko chociaż jednego z nich, żeby mógł zadzwonić i zapytać, panie starosto, jak pan to zrobił, że pan uzyskał, to do dzisiaj nie uzyskałem ani jednego nazwiska, żadnej odpowiedzi na moje pytanie. Czyli nie zweryfikował pan tej informacji? Nie zweryfikowałem tego, bo według moich informacji tylko na Helu udało się coś takiego zrobić, ale tam jest zupełnie inna sytuacja, bo tam jest wszystko objęte ochroną. Z wnioskiem o odstępstwo mogliby wystąpić aktywiści?
Trudno bezpośrednio odpowiedzieć na to pytanie. Z wnioskiem może wystąpić każdy, kto jest stroną. Aktywiści rozumiani jako grupa ludzi? Nie. Natomiast gdyby byli organizacją społeczną, to wtedy jak najbardziej tak. I również takie rozwiązanie było im przedstawiane, ale jak na ten moment nie zdecydowali się na żadne działania w tym kierunku. Pod wycinkę idzie 1234 drzewa. Pan wydał zgodę na wycięcie 800. Aktywiści ekologiczni twierdzą, że to są zdrowe, młode drzewa. Co to są za drzewa? Że to są drzewa, które nie zagrażają w żaden sposób tutaj bezpieczeństwu. Wie pani, trudno mówić o stanie tych drzew. Oczywiście każdy z tych drzew jest oglądany, ale ja wracam jeszcze raz do brutalnego przepisu. Do 6 metrów nie badamy, tylko mam obowiązek wystawić zgodę na wycinkę. Jeżeli jest to w wartości granicznej, 6 metrów czy więcej, tam wtedy każde drzewo jest dokładnie oglądane i może się uda któreś uratować. A tu przepis jest bezwzględny, po prostu wydać decyzję. W ostatnim proteście wspólnie z aktywistami wzięli udział niektórzy posłowie. Będą wspierali, przynajmniej aktywiści się tak chwalą, tutaj aktywiści z Cieszyna, że będą wspierali właśnie te ich działania związane z akcją przeciwko wycince drzew. Czy pan też z tymi posłami rozmawiał? Oczywiście. Wieczorem dzwonili do mnie i powiedzieli, że zostali wprowadzeni w błąd, więc poczekam na dalsze działania i na rozwój wydarzeń. A proszę jeszcze mi powiedzieć, czy pan podejmie jakieś działania dalsze w tej sprawie? Czy pan będzie się kontaktował z panem Brzeżyckim, czy właśnie z tymi aktywistami tutaj z Cieszyna? Czy będą jakieś kolejne spotkania? Pani redaktor, z aktywistami chętnie. Z panem Brzeżyckim to jest oddzielny temat. Pan Brzeżycki już 3 miesiące temu zapowiedział, że będę miał pod starostwem protest na miarę Marszu Kobiet, więc wcale mnie te działania nie dziwią. To był protest na miarę Marszu Kobiet? Ten ostatni, tak? Bo o tym mówimy. Proszę ocenić po ilości osób, czy to był protest na miarę Marszu Kobiet, czy to była raczej prywatna wojenka pana Brzeżyckiego. Ja jestem gotów rozmawiać z każdym, naprawdę z każdym, kto przedstawi jakieś sensowne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Ale na ten moment to są tylko roszczenia, żądania, nie poparte żadnymi podstawami prawnymi. To jakby pan podsumował w ogóle to wszystko, co dzieje się w związku tutaj z wycinką drzew wzdłuż tej rewitalizowanej linii? Świetnie, pani redaktor, możemy to podsumować, ale w takim razie musimy się cofnąć kilkanaście lat wcześniej. Dlatego, że już wtedy, kiedy byłem wicestarostą, pierwsze rozmowy o rewitalizacji linii do Bielska były rozpoczynane bodajże w Skoczowie i one się toczyły przez długie lata bezowocnie. W tej chwili mamy taką sytuację, że pojawiła się możliwość rewitalizacji, modernizacji tej linii przy czynnym udziale finansowym samorządów, które są wzdłuż. Tam ma się złożyć powiat bielski, miasto Bielsko, powiat cieszyński, marszałek i do tego oczywiście PKP. I w sytuacji, kiedy mamy możliwość odnowienia tej linii, puszczenia na nowo, to apeluję do wszystkich, nie tylko do aktywistów, o zdrowy rozsądek i zachowanie jakiejś równowagi. Bo z jednej strony tylu mieszkańców mówi, przywróćmy linię kolejową. Przywróćmy jako połączenie w tej chwili szybkie, tanie, przede wszystkim ekologiczne, a z drugiej strony, co mamy polec przez drzewa, które mają iść do wycinki. Ja wiem, że wycinka tych drzew jest zła, ale nie ma innego wyjścia. Tak, jeżeli chcemy mieć linię kolejową szybką, pewną, to niestety musimy te wieloletnie zaniedbania nadrobić i doprowadzić do tego, żeby potem była utrzymywana. Proszę pamiętać jeszcze o jednym. Nie będę się bawił w wielkie wskaźniki, ale zanieczyszczenie liczy się ilością dwutlenku węgla wprowadzaną do atmosfery. Oczywiście najlepszy jest rowerzysta, który nie wprowadza nic, ale zaraz dalej jest pociąg, gdzie liczy się to, że jest to 15 gram na pasażera. Samochody elektryczne są potem na poziomie kilkadziesiąt, wszystkie pozostałe na poziomie 100 kilkadziesiąt. Więc zastanówmy się, co lepiej, wyciąć drzewa i nasadzić nowe i utrzymywać tanią, szybką i ekologiczną linię kolejową, czy walczyć do końca o te nie parę drzew, o te ileś drzew czy ileś tysięcy, ale w zamian za to, że wszyscy będziemy dalej się truli samochodami. Wydaje mi się, że ekologia, taka prawdziwa ekologia, polega właśnie na tym, żeby wyważyć zdroworozsądkowo, gdzie jest lepiej, gdzie jest mniej szkodliwie dla środowiska. I o to bym apelował, a nie o niewycinanie czy wycinanie odpowiednich drzew. No tak, panie starosto, żeby znaleźć ten złoty środek. Dokładnie. W tym wszystkim. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktor, dziękuję państwu. Moim państwa gościem był starosta cieszyński Mieczysław Kuba.